Przed nami finał UEFA Champions League. Iluż doskonałych piłkarzy z wyeliminowanych ekip teraz żałuje, że oglądać go będzie w telewizji. Paris Saint-Germain zmierzy się z Jagiellonią Białystok. To już za moment. Każdy finał rozgrywek UEFA Champions League to prawdziwe święto. To osobny rozdział w dziejach europejskiej piłki. Dziś zaś na naszych oczach zapisze się kolejny taki rozdział. Już za chwilę raz jeszcze rozpocznie się batalia o najwyższe laury starego kontynentu. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski, zapraszamy. PSG zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Doczekaliśmy się finału UEFA Champions League. Najważniejsze spotkanie roku w piłce klubowej. Wszyscy chcą tu zagrać, ale dane jest to nieliczne. Dokładnie 22 szczęśliwców i ewentualnie paru zmienników dostąpi dziś tego zaszczytu. Prawda, finale to jedno, ale zwycięstwo to dopiero przeżycie. Pozostaje tylko rzec, niech wygra zespół lepszy, niech zwycięży klub. Przyjrzyjmy się wyjściowej 11 Paryża. W bramce Gianluigi Donnarumma. Dalej w formacji obronnej Marquinhos wystąpił obok Sergio Ramosa. Fabian oraz Marco Verratti zagrają na środku pomocy. W ataku zaś zobaczymy Messiego, współpracującego z Kylianem Mbappé. Ostatnie lata to dla Paris Saint-Germain okres największego rozkwitu, niezbyt długi, bo nieco ponad 50-letniej historii klubu. Rzeczywiście, zdominowali piłkę francuską. Od jakiegoś czasu próbują zdobywać Europę z różnych skutków. Ale gdy klubi zaczął wydawać grocie na rekordowe transfery, pamiętamy kwoty wydane na Neymara czy Mbappé, znaleźli się na zupełnie innej półce. Popatrzmy, jak prezentuje się skład Jagiellonii Białystok na dzisiejszy mecz. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elegancka taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4. Nie! Tyle kamy! Jest! O. I teraz Romanczuk. Jezu! To jest tak trudno. Romanczuka. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Nie, to panowie! Dobrze. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Mokelele. Tylko że... O, Messi, spalony, to nie Ward. Messi. Jak on to obronił? Doskonała reakcja! Piłką Leo Messi. Nie! Gol! Była bramka przewagi! A teraz są dwie! Trzeba wziąć się ostro do... Mała akcja, może być ciekawe. Ale okazja dla Messiego! Jest! Proszę Państwa! Trzecia bramka w jego wykonaniu! Jest dziś ta okazja! Wspaniała interwencja! Widzieliśmy statystyki. No, przypadków w tym nie ma. Stwarzają okazję za okazją, a rywale po prostu gubią się w obronie. Gol! Umieścił piłkę w siatce! Pozamiatane. To Messiego. Teraz przed szansą! Nie mogę wierzyć w to, co się stało. Widzimy. Słychać gwizdek? Czyli to już. Gramy. Przed nami druga odsłona tego wyjątkowego finału UEFA Champions League. No, wyjątkowego trochę, też trzeba przyznać. Znowu mają piłkę. Nie trzeba zaszczyć sobie. Nie. Mbappé. Ponownie do Messiego. Nie. Messi! Kibice chcą, by strzelał! Nie do wiary! Naprawdę nie mają! Prosto padłe zagranie! Ależ to była okazja! Yes! O Leo Messi! Ależ okazja dla Messiego! Ach, proszę! Ależ dobra była! I oto z piłką Leo Messi! Bramka! No proszę! Szaleństwo na trybunach, bo jest co świętować! Kibice go oklaskują, koledzy gratulują. Wielkie brawo. 5 goli strzeli, to też już go tam. Więc dobrą, 6 do 0. A, to już nie pewnie jest. Wyszedł sam na sam, uwaga! Tak jest, taka obrona tylko wzmacnia pewność siebie całej defensywy. Zrobił to, jakby nie było nic łatwiejszego pod słońcem. No nie, przejęte. Fabian nie. Soler. I u Marquinhosa. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. To też mamy transfer. Wyzwałem sobie Vinicjusza Juniora, Haalanda, Kyliana Mbappé. Za początku Kyliana Mbappé.